Rozpoczęcie roku już za chwilę, a wnioski o stypendia szkolne jeszcze czekają. Wydział Oświaty w Ostródzkim Urzędzie Miasta przypomina, że do 15 września mamy jeszcze czas na uzyskanie pomocy na nadchodzący rok szkolny. Do 15 września bieżącego roku uczniowie zamieszkali na terenie naszego miasta, uczący się w szkołach podstawowych od klasy pierwszej do klasy siódmej oraz w szkołach, w klasach gimnazjalnych, a także uczniowie uczący się w szkołach ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie naszego miasta mogą ubiegać się o takie stypendium. Wnioski należy złożyć do dnia 15 września tego roku. Można składać w miejscu, gdzie się uczą, a więc w swoich szkołach, ale także w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Odciążenie rodziców jest bardzo ważne, kiedy ceny idą tylko w górę. Na co dokładnie przekazywane są stypendia? Przede wszystkim jest to dofinansowanie kosztów poniesionych na cele edukacyjne, na zakup książek, różnych przyborów, encyklopedii, a także sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych albo zajęć specjalistycznych. Od kilku lat ilość złożonych wniosków utrzymuje się w granicach 500. Oprócz stypendiów istnieją również inne programy, które pomogą rodzicom w okresie szkolnym. Jeszcze jest program rządowy Wyprawka Szkolna i również mogą o dofinansowanie ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Zachęcamy do wypełniania wniosków, póki jeszcze mamy czas. Przypominamy również o projekcie dofinansowania obiadów szkolnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeżeli jest pomoc, warto z niej skorzystać.